Magdalena Sroka, Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. No to teraz pytanie takie, jakie dostali poprzedni moi goście, czyli Jan Maria Jackowski, Michał Woś. Czy widmo pani zdaniem przedterminowych wyborów zostało ostatecznie odsunięte? Myślę, że to spotkanie, którego mieliśmy okazję teraz o efektach się dowiedzieć tak naprawdę po tym spotkaniu, było spotkaniem w dobrym kierunku. I tutaj liderzy trzech partii wchodzących w skład Koalicji Zjednoczonej Prawicy rozmawiali głównie o kwestiach programowych, czyli o tych tematach, które widać było w ostatnim czasie, że dzielą nas. Dzielą co do interpretacji, co do obaw. I tutaj mam na myśli głównie Krajowy Plan Odbudowy, który jest bardzo ważnym projektem i myślę, że tą ratyfikację już niedługo w parlamencie przejdziemy. Także to na pewno były dobre rozmowy, które są pierwszym krokiem do tego, żeby ustabilizować tą sytuację, którą nie ma co ukrywać, ostatnio była skomplikowana. Dobrze, powiedziała pani w dobrym kierunku, a ja powtórzę jeszcze raz pytanie. Czy widmo zostało tych wyborów ostatecznie odsunięte, czy na razie tylko to jest kierunek, który ma odsunąć wybory przedterminowe skutecznie? Ja myślę, że w tym momencie nikt nie myśli o wyborach przedterminowych. Byłoby to zdecydowanie nieodpowiedzialne i ta cała sytuacja tak naprawdę, w której jesteśmy jako państwo, wymaga tego, żeby ten program, i mówię tutaj o tych kierunkach politycznych również, zostały zweryfikowane i napisane od nowa. I tutaj też nasza chociażby konwencja krajowa porozumienia, która miała miejsce całkiem niedawno, była takim otwarciem i zaproszeniem do tej debaty wszystkie środowiska, ponieważ znaczy się właśnie w założeniach, przygotowując nas do tych czasów postpandemicznych, gdzie dużo pracy i dużo wysiłku przed nami. I byłoby nieodpowiedzialne, żeby w tej chwili tak naprawdę doprowadzać do sytuacji przedterminowych wyborów. Odpowiedzialność wymaga przede wszystkim, aby ten interes publiczny był na pierwszym miejscu. I myślę, że te rozmowy są takim dobrym krokiem w dobrym kierunku. A dlaczego pani zdaniem przedterminowe wybory byłyby niezgodne z interesem publicznym? Czy pani zdaniem w interesie publicznym jest koalicja, która zajmuje się sama sobą od ponad roku? Pani redaktor, ja rozumiem, że gdzieś w przestrzeni właśnie takie opinie są, natomiast w głównej mierze... Ale to są fakty, tak jak to nie są opinie. Te ostatnie rozmowy, to pani redaktor, ja tutaj akurat się z takim określeniem zupełnie nie zgadzam. Ale z czym? No ale pani poseł, z tym się nie można nie zgadzać, dlatego że to są fakty. No przecież mieliśmy awanturę przy okazji wyborów kopertowych. Pani redaktor, był gigantyczny. Pani poseł, proszę dać mi skończyć pytanie. Mieliśmy awanturę przy okazji wyborów kopertowych wiosną ubiegłego roku, kiedy to Jarosław Gowin powstrzymał wybory kopertowe i w związku z tym nastąpił pierwszy poważny kryzys w koalicji. Później mieliśmy drugi poważny kryzys w koalicji, ten wczesno-jesienny, późnoletni, powiedzmy, to był przełom września i października, kiedy wszystko wisiało na włosku i kiedy na nowo, po raz kolejny, wszystko miało ruszyć w dobrym kierunku i zostały ustalone po raz kolejny nowe zasady funkcjonowania tej koalicji, które wytrzymały październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, pół roku. Nawet niecałe. No i to jest naprawdę... Pani redaktor, ta dyskusja, która gdzieś się toczy, ona rzeczywiście jest skierowana i tak naprawdę najbardziej widać interesuje nie tylko panią redaktor, ale też wielu publicystów i osoby, które komentują scenę polityczną. Ale tutaj proszę nie zapominać o tym, że ta polityka i to, o czym pani mówi, te różnice zdań, one zawsze wynikają z różnic programowych i podejścia merytorycznego do danych rozwiązań. No to może zbyt wielkie te różnice macie, pani poseł, żeby być w jednej koalicji, po prostu. Ale pani redaktor, właśnie to, że my w tej koalicji potrafimy różnić się, ale potrafimy również ze sobą rozmawiać i wypracowywać najlepsze rozwiązania. Ale pani poseł, to jest funkcjonowanie od kryzysu do kryzysu. Ludzie mają tego dosyć, nie rozumie pani tego? Tak szczerze? Ale pani redaktor w takim razie uważa, że teoretyczny rząd od lewicy po Konfederację byłby rządem lepszym? Ale ja w ogóle nie optuję za żadnym rządem, pani poseł. To nie jest moja rola. Ja jestem dziennikarzem i ja nie będę tutaj stawiać swoich tez i mówić o swoich poglądach, który rząd byłby lepszy. Ja tylko pytam, czy taki rząd, który zajmuje się od roku sam sobą, jest dobry dla społeczeństwa? Takie pytanie pani zadałam. O tym się rozmawia, rząd zajmuje się zupełnie czymś innym. Tak? Proszę zauważyć, że chociażby ostatnie dane dają
te prognozy, które są realizowane i przedstawiane przez instytucje zarówno unijne, jak i nasze, mówią, że polska gospodarka ma ogromną szansę na to, żeby właśnie w tej sytuacji już popandemicznej bardzo szybko wrócić na tory rozwoju i właśnie do tego potrzebujemy chociażby krajowego planu odbudowy, który pozwoli nam skorzystać ze środków unijnych, tak żebyśmy mogli gospodarkę powrócić ponownie na tory rozwoju. Dlatego to nie jest tak, że my się zajmujemy kwestiami politycznymi jedynie i samymi sobą, tak jak pani redaktor to określa. To jest tak naprawdę praca w zaciszu gabinetów, o której publicznie nie rozmawia się, ponieważ bardziej interesują państwa te różnice, czy różnice zdań i te polityczne kierunki, które pani poseł, mamy obywatele wiedzą, że mają rząd, który nie ma większości dla przyjęcia ustawy, która jest jedną z najważniejszych, jeżeli chodzi o rozwój polskiej gospodarki w najbliższych dziesięcioleciach. To wie obywatel. I to się z panią zgadzam. To jest jedna z najważniejszych ustaw. I dlatego też te ostatnie spotkanie liderów było głównie poświęcone tematom programowym. Zbigniew Ziobro zdania nie zmienił, a Jarosław Kaczyński się na to zgodził. No i proszę, i takie mamy porozumienie. Ja jestem absolutnie przekonana, że polski parlament ratyfikuje. No bo możecie liczyć tylko na opozycję, ale to nie jest normalna sytuacja. To nie jest sytuacja dobra i też nie uważamy jako porozumienie całe, ponieważ bardzo prosto odkreślamy się od samego początku i wiemy, jak ważne są to środki i jak bardzo potrzebne na tą naszą przyszłość. Natomiast ja osobiście ubolewam nad tym, że Solidarna Polska nie chce do końca przyznać nam racji. Natomiast ja też rozumiem odmienność zdania. Każdy ma prawo do tego, żeby mieć co do różnych spraw odmienne zdanie. Będę to powtarzała. To nie jest różna sprawa. To jest sprawa fundamentalna i nie ma takiej możliwości, żeby w koalicji mieć różne opinie co do tak fundamentalnych spraw, pani poseł. Po prostu nie ma takiej możliwości. To jest nienaturalne i to nie jest dobre. Jak widzimy, jeszcze poczekajmy do dzisiaj odbędzie się Rada Ministrów i tam też będą na pewno będzie prowadzona dyskusja na ten temat. Poczekajmy jednak do tego ostatecznie głosowania, jak te głosy się rozłożą. Natomiast chciałabym, żebyśmy przyjęli to w całości zjednoczoną prawicą, ale jestem przekonana, że finalnie i tak ta ratyfikacja nastąpi. Bo pewnie poprze was opozycja, a nie członkowie własnego rządu, więc cały czas będę mówiła o braku naturalności tej sytuacji, ale dobrze, idźmy dalej. Pani poseł, czy pani ma jakąś wiedzę dotyczącą tego, jakie obostrzenia zostaną zluzowane, mówiąc bardzo nieładnie, bo jutro o tym ma informować minister Niedzielski, ale wiem, że oczywiście w pracę nad tym także zaangażowany jest ze względów oczywistych Jarosław Gowin. Oczywiście, jako szef resortu gospodarczego rekomenduję poluzowanie tych obostrzeń w całym sektorze gospodarczym, oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Te decyzje ostatecznie jutro będą komunikowane, natomiast one wynikają, zawsze są jakby sumą zarówno opinii Ministerstwa Zdrowia, która poprzedzona jest też konsultacjami z ekspertami. Także chcielibyśmy, żeby gastronomia chociaż na świeżym powietrzu mogła ruszyć. Nie wiem, czy hotele w pełnych swoich możliwościach. Natomiast te rekomendacje z resortu gospodarczego oczywiście zawsze są za tym, żeby te obostrzenia luzować tak, żebyśmy gospodarka i jak najwięcej branży mogło wrócić do normalnego funkcjonowania. Natomiast to zawsze są niełatwe dyskusje, bo na szali stawiając życie, zdrowie, a gospodarkę to zawsze gdzieś tam przegrywamy. Natomiast to jest zawsze wynikiem ostatecznie decyzji, które są podyktowane też opiniami ekspertów i tutaj należy też zrozumieć tą całą sytuację. Już jesteśmy na pewno bliżej niż dalej końca tych wszystkich obostrzeń. Ja mam nadzieję, że w maju już wrócimy do normalności. Normalności tej właśnie jeszcze w reżimie sanitarnym. Pani poseł, czy porozumienie Jarosława Gowina, czy posłowie porozumienia Jarosława Gowina podniosą rękę za podwyżką podatku PIT, który jest planowany w Nowym Ładzie?
Ja nie słyszałam, żeby była podwyżka podatku PIT planowana w Nowym Ładzie. My jako Porozumienie oczywiście, my mówimy Porozumienie dla Polski, czy Polityka Odnowa, i tutaj pracujemy nad szerokim programem właśnie na ten czas postpandemiczny, tak jak mówiłam. Jest też planowany ten Nowy Ład i również do tego Nowego Ładu zgłaszamy nasze propozycje. My jesteśmy partią, która jest za obniżaniem podatków i chcielibyśmy, żeby chociażby kwota wolna od podatku została podniesiona, tak żeby właśnie ci najmniej zarabiający mogli, tak, jest to kwota dyskutowana, ale tak, to jest, oscyluje właśnie. Dobrze, to ja powtórzę pytanie. Już nie będę mówić, że w Nowym Ładzie, czy nie w Nowym Ładzie, ale dajmy sytuację hipotetyczną. Gdyby się okazało, że częścią składową Nowego Ładu jest podwyżka podatków, to czy państwo się na to zgodzą? W najbliższym czasie dojdzie do spotkania ekspertów zarówno z ramienia Porozumienia, jak i Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości. Szczegóły właśnie tych rozwiązań, które będą programowane. Pani poseł, ale nie pytam, czego będzie dotyczyło spotkanie, tylko pytam, czy państwo w ogóle biorą pod uwagę jakiekolwiek przegłosowanie podwyżki podatków. To jest proste pytanie. Porozumienie jest absolutnie za tym, żeby nie podwyższać podatków, a wręcz je obniżać. Czyli Porozumienie nie zgodzi się na podwyżkę podatków. Ja tutaj nie mówię niczego odkrywczego, to jest, że tak powiem, w naszym programie i my od samego początku jesteśmy za tym, żeby te podatki były obniżane. Natomiast tak jak pani powiedziałam, pani redaktor, kierunki polityczne, które nakreślamy, one potem muszą mieć swoje odzwierciedlenie właśnie w zapisach ustawowych i dlatego też spotkanie ekspertów, żeby wypracować. No tak, ale rozumiem, że państwo w tej sytuacji będą tak konsekwentni jak Solidarna Polska w sprawie Funduszu Odbudowy, tak? Pokazaliśmy już niejednokrotnie, że potrafimy być konsekwentni w naszych założeniach i potrafimy doprowadzać do końca. Mówię tutaj chociażby o 30-krotności, którą również żeśmy bronili. Także pani redaktor, tak jak powiedziałam, Porozumienie jest za niskimi podatkami. Dobrze, to te sprawy mamy wyjaśnione. A kwestia otwartych funduszy emerytalnych i tego, że ten projekt ustawy, jak to się mówi w naszym języku, spadł z porządku obrad, to jest dobra sytuacja czy niedobra sytuacja? Państwa zdaniem trzeba zmieniać ten projekt jeszcze, tak jak twierdzi Solidarna Polska, czy on był przemyślany dobrze i trzeba było już go przegłosować? Ja uważam, że ten temat już tak naprawdę powinniśmy zamknąć. Oczywiście ten temat... Znaczy jak możemy go zamknąć, jak jeszcze trzeciego czytania nie było? Dlatego właśnie z komunikatu, który usłyszeliśmy, został przełożony. Czy odbędzie się to głosowanie na następnym posiedzeniu Sejmu? Nie wiem, nie potrafię pani redaktor odpowiedzieć. Natomiast w takim kształcie, jaki był proponowany w obozie Zjednoczonej Prawicy, myślę, że powinien zostać przegłosowany. Czyli nie mają państwo żadnych uwag nawet do tej 15-procentowej kwoty przekształceniowej? No to są zapisy, które opiewały w tym projekcie i tak już wcześniej rozmawiając także na rządzie, tutaj nie było naszego sprzeciwu co do zapisów tej ustawy. Pani poseł, i sprawa ostatnia dotycząca tych wizji, które rozwiewa nad naszymi głowami Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Wczoraj wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski mówił o tym, że rozmowy z panem Jarosławem Gowinem w dalszym ciągu trwają, że one są dobre, że efekty będą wkrótce. No i chciałam, żeby pani raz na zawsze rozwiała wątpliwości lub je potwierdziła, albo właściwie te teorie. Czy rzeczywiście w jakimkolwiek momencie była rozważana lub jest nadal ta sprawa rządu technicznego, rządu fachowców, jakkolwiek by to nazywać, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jako premierem i marszałkiem Sejmu Jarosławem Gowinem? Czy to jakaś bzdura jest po prostu wymyślona przez PSL? Pani redaktor, szanowni państwo, w tej chwili nikt w Zjednoczonej Prawicy nie myśli o wcześniejszych wyborach czy o rządzie technicznym. Natomiast jeżeli pani mówi o takich scenariuszach politycznych, to oczywiście każdy polityk gdzieś musi je rozważać. Natomiast uważam, że jest to rozwiązanie, którego teraz nie mamy co się spodziewać. To znaczy, że rząd techniczny nie byłby rządem, który w jakikolwiek sposób mógłby poradzić sobie w tak trudnej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy jako kraj. Także wymaga to stabilnego rządu i myślę, że nie ma szans na realizację takiego scenariusza. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pani poseł Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia Jarosława Gowina. Dobrego, spokojnego dnia pani życzę i bardzo dziękuję za to spotkanie. Również wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzięki.